Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i witam was w kolejnym bonusowym odcinku z Crasha Team Racing Nitro Fueled. Dzisiaj zabieramy się za sezon 7, postapokaliptyczny. No i cóż, zapraszam do oglądania. Siemanko Crash, siemanko maska Apo, która już to poleciała. O, dobrze Crash, dobrze, że poprawiłeś literkę C, jestem z ciebie dumny. Bardzo fajną swoją drogą ten, statuetkę trzymasz. No ale cóż, witam was bardzo serdecznie w Crashu Team Racing Nitro Fueled, gdzie dzisiaj zabierzemy się za bonusowy odcinek, za nową trasę, która pojawiła się w 7 sezonie. No i cóż, gdzie dziś zabierzemy się za nową trasę, która pojawiła się w tym otóż sezonie. Jako że mamy się sezon 7, tak więc nie muszę wam chyba tłumaczyć zasad bonusowych odcinków, ale w dużym uproszczeniu. Bonusowe odcinki polegają na tym, że pojawiam się ja, pojawia się CTR i przechodzę tak: 3 razy CTR Challenge, 3 razy Relikt Challenge na wszystkich poziomach trudności. No ale dodatkowo jeszcze zabieramy się za Ring Rally, żeby zrobić taką malutką, krótką prezentację tego oto poziomu, więc myślę, że tutaj tym bardziej to zrobimy i wybierzemy postać, która pojawiała się w tym sezonie i tą postacią zagramy w CTR-y i w relikty. A teraz małe drobne cięcie. Przed państwem Megamix. Postać, która pierwotnie ukazała się w Crashu Bandicoot The Huge Adventure lub XS. Jest to hybryda Doktora Neocortex, Engina Tajniego oraz Dingodile'a. No cóż, co kto lubi? Zapraszam bardzo serdecznie. Okej. Krótka prezentacja poziomu Mega Mixmania. Oczywiście pełną prezentację zobaczymy dopiero, kiedy będziemy robili CTR Challenge. No i cóż, rozpoczynamy zatem oto tą trasę. Jest ona bardzo dobrą trasą moim zdaniem. Jest mega fajna. Z bardzo dobrym OST, a raczej z soundtrackiem. Naprawdę jest to chyba jedna z najlepszych tras, odkąd w ogóle te Grand Prixy się zaczęły pojawiać. Serio. Bo Twilight Tour był ok trasą. Prehistoric Playground tak z perspektywy czasu uważam, że jest takie średnie. Retro Stadium to... Wiecie, jakie mam zdanie na temat Retro Stadium. Nina's Nightmare to jest w ogóle coś wow, mega. Spyro Circuit to też jest bardzo fajną trasą. Ogólnie te wszystkie trasy są mega fajne, ale jakby ta trasa zdobyła jakby... Nie wiem, czy to się tak mówi, ale po prostu się zakochałem w tej trasie. Zdobyła moje serce, dosłownie. To jest jedna chyba z tras, gdzie będę tutaj dosłownie grał godzinami, nie? Uważam, że Binox odwaliło kawał dobrej roboty. Zresztą ja wiem, że teraz jak ktoś będzie chciał być uparty, to sobie przeklika parę moich filmów i zobaczy, że moja opinia właściwie w większości jest taka sama, ale po prostu za każdym razem mam wrażenie, że Binox jakby nie będzie już niczym zaskakiwało, w sensie, że te trasy, które będą powstawały w nowszych Grand Prix, będą po prostu przeciętne, nie? Ale nie sądziłem, że oni odwalą coś takiego i muszę przyznać, że tutaj gdybym miał czapkę, to zdjąłbym przed nimi czapkę. Dosłownie. Bo to jest murowany szacunek dla Binox. Widać, że wkładają w to serce. I to jest mega fajne. Nie wyobrażam sobie żadnego innego dewelopera, który miałby się w tym momencie zabierać za Crasha niż Binox. W sensie mowa teraz tutaj głównie o CTR-ze, bo ogólnie o Crashu to szczerze nie wiem, kto by mógł się jeszcze zabrać z deweloperów. Na pewno kogoś do kompetentnego Activision znajdzie. No i tak jak widzicie, tam w tle są powiedzmy, może to nie jest pomnik, ale taki art tego Megamixa.
i w trakcie poziomu można gdzieś dostrzec momentami arty z tym, Warlusem. Jeżeli nie wiecie, kim był Warlus, to był ten, ten Morse, kucharz z Crasha to Insanity. Jest to bezpośrednie nawiązanie do jego oto osoby i do Crasha to Insanity, co nawet Wikipedia potwierdziła. Bo ogólnie, nie licząc tej ciekawostki, to są jeszcze dwie ciekawostki, ale o nich już wspomnę w trakcie wyścigu. W sensie tam z CPR Challenge, ewentualnie z Rinktami. Chociaż widzę, że już zwaliłem, jeżeli chodzi o Ring Rally, to jednak pociągnę to dalej, żeby nie było. I sorki, że mi się tak głos łamie, ale ostatnimi czasy mało coś piję i przez to mam chrypę. Bo wiecie, głos tutaj się przemęczy, gardło się męczy i wiecie, o co chodzi. To się wiecie, chodzi mi o gardło, że się gardło męczy i potem ma się zachrypiały głos. I zaraz to... I tutaj możesz już wstawić swój żart z wokalerem, że hehehe, wysuszony głos, weź wokaler. Wow, 8 minut już nagrywamy, o kurde. Myślałem, że dopiero 5 minut będzie. Dobra, niestety nie uda mi się, ale ważne, że tutaj zostanie zaprezentowany, że tak powiem, ten Ring Rally na tej trasie. No i bardzo fajnie. Nie uważam, że to jest jakiś zły rekord. Powiem więcej, nawet pobiłem swój rekord, więc to jest mega fajne. 64 Wumpa Coin. Dziękuję. No dobra, no to teraz możemy się skupić na CTR Challenge, na Mega Mix Money. Oczywiście zaczynamy sobie od najprostszego poziomu trudności. I zmienimy sobie co jedynie karta i kolor lekko. Więc teraz tak, skoro jechaliśmy Dusty Raiderem, więc następnym kartem będzie Desert Duster. I damy sobie taki oto kolorek, ponieważ felek, jak widzicie, nie możemy zmieniać, dlatego że nie ma tutaj opon, więc no. Myślę, że raczej każdy się domyślił, o co chodzi. Dobra, ready, steady, go! Widzimy się za chwilę, moi drodzy. No, tak więc tak oto prezentuje się wyścig i cała ta trasa. W sensie chodziło mi, że bardziej... No, wiecie, o co mi chodzi. Tak oto prezentuje się ta trasa, o. I mamy tutaj tego, Golden Wumpasa. Więc my sobie go zbierzemy już. O kurde, ty! Gdzie ty mi uciekasz? Wracaj! Kurde mać, najgorzej. Musiał mi uciec w takim oto momencie, nie? Nie mógł, kurde, gdzie indziej się pojawić. Musiał akurat przy tej... Nie no, kuźwa mać, super. Dobra. Całe szczęście jest tak, że... czekajcie. Zbiorę i zbiorę swoją myśl. No dawaj, chodź tutaj. Chodź tutaj! Chodź! No kurde, to jest jakiś żart. Wiem, że mogę zestrzelić tego Wumpasa, ale jednak tego nie zrobię. Dobra, jest tam. Skurwysyn. No chodź tu! Nie troluj mnie! Jezus Maria! Ogarnij się, Wumpasie. Dobra, jest. O Jezus Maria, dobra. Oj, czekajcie chwilę. Wrócimy się po literkę T. To przede wszystkim. O, frajer wjechał w PNT i przy okazji zeksplodował. Więc dobra, kurde, co jest? Co jest nie tak z moim gardłem? O, dobra, tutaj mamy literkę R. Całe szczęście, ponieważ myślałem, że ta literka R będzie na tym skrócie, który jest dosyć trudny do opanowania. Serio, do dzisiaj mam z nim
trochę, że tak powiem, problemów, ale myślę, że w końcu wprawię się do takiego stopnia w tą trasę, że nie będzie ten, nie będzie, że tak powiem, problemu, żeby tam doskoczyć. Na razie to mówię, uczę się lokacji literek CTR na pamięć i jak widzicie już mniej więcej wiem, jak to wygląda, więc myślę, że przejście tej trasy na medium czy też na hardzie nie będzie zbytnio problemem. Ale dobra, skupmy się teraz na nowościach w tym oto sezonie, które się pojawiły. Jak widzicie, pojawił się właśnie ten cały Golden Womb Pass. I ten Golden Womb Pass jest nadświetlany na kolor złoty, jeżeli chodzi o skrzynkę. Więc jeżeli zobaczycie złotą skrzynkę, to jak w nią wjedziecie, to będziecie właśnie gonili Golden Womb Passa. To jest coś a la te duszki z Nina's Nightmare. Tylko że te Golden Womb Passy są mega rzadkie. One nie pojawiają się co wyścig, tylko one się pojawiają raz na jakiś czas. Przez to ciężko jest je zdobyć. I dzięki temu, kiedy zbierzemy, no to jeżeli macie przykładowo tak jak ja 48 Wumpa Coinsów, to gra ci wliczy plus 200, czyli zamiast 48 masz 248 Wumpa Coinsów. A teraz zmieniamy poziom trudności i samochód. Tym razem gram na medium. Zmieniamy sobie na... to jest ostatni, który możemy, więc The Nuke! Widzicie, mamy fajną flagę polską, bo wiecie, jestem Polakiem i będę się z tym obnosił, bo nikt mi nie zabroni. No i zmienimy sobie tutaj oczywiście felgi, dlatego że to są jedyne felgi, jakie na razie mam, więc tylko, wiecie, wiecie o co chodzi, mamy tylko dwa rodzaje, przynajmniej na chwilę obecną. No bo pewnie jest więcej tych, no są tutaj. A nie, to są te Twilight Pink, to są już z pierwszego sezonu w ogóle rzeczy, których nie zakupiłem. Tak więc no, jest trochę tego jeszcze do odblokowania, w każdym razie. Dobra, wybieramy sobie te oto felgi i bez zbędnego przedłużania już teraz lecimy sobie z medium i będę mógł się skupić na ciekawostkach, o których chciałem wam powiedzieć. Nie licząc tam z tym Wumpa... Z Golden Womb Passem, który się pojawił w tym oto sezonie, bo jest tego jeszcze trochę, uwierzcie mi. To już widzieliśmy. Wiecie co? Uważam, że Binox powinno zrobić patcha, żeby skrócić te ekrany ładowania, bo uważam, że one są troszeczkę za długie. Nie wiem, jak wy uważacie, napiszcie w komentarzu, ale dobra. Czas na dwie ciekawostki, które znalazłem na Wikipedii crashowej, tej angielskiej oczywiście. No i tak. Druga ciekawostka, a raczej w sumie pierwsza ciekawostka, o której chcę tutaj napomknąć, ponieważ wiecie. No pierwsza ogólnie ciekawostka to była z tym, jak opowiadałem z Warlusem, który się pojawia tutaj. Wiecie, jako takie cameo. Więc tak, kurde, sorry, że się zaplątałem, ponieważ to będzie teraz pierwsza ciekawostka, jeżeli chodzi o wyścig na medium. Więc dobra. Ogólnie, jeżeli chodzi o tę trasę, to krążą, że tak powiem, plotki, że jest malutkie nawiązanie do Rules Tubes, chociażby przez te oto tutaj takie panele, które są, ponieważ te panele to są, a raczej o, to co tutaj mamy, to są te rury właśnie z Rules Tubes, a raczej powiedzmy to takie szklane, wiecie, ten taki szklany przejazd. Więc to jest takie lekkie nawiązanie do tej oto trasy. Oczywiście maska Apo, czyli maska, która występuje od tego oto Grand Prix. I ciekawostka jest taka, że pewnie już się o tym domyślacie, ale osoby, które o tym nie wiedzą, to myślę, że mogą być zaskoczone. Otóż maska ta pojawia się w momencie, kiedy ubierzecie jeden z legendarnych... No po prostu, kiedy będziecie ubierali legendarne skiny z tego oto Grand Prix. Dlatego, że kiedy będziecie przykładowo jechali normalnym crashem i pojedziecie w tą trasę, to pojawia się przykładowo maska Aku. Jeżeli przykładowo ubierzecie legendarny skin crasha z tego oto sezonu, czyli ten postapokaliptyczny, to pojawia się maska Apo. No i oczywiście bomby, które tutaj, jak widzicie, wybuchają farbami, no bo tak, one mają w środku farby i kolorują nas na te oto kolory, które tutaj widzicie. Czyli tam czerwony, żółty, niebieski, fioletowy, coś takiego.
Druga ciekawostka, jaka ma miejsce, to to, że akcja tego poziomu dzieje się na tym, na statku Engina, tym statku z Crasha Twinsaniki, tym takim bojowym, na którym żeśmy tam z nim również walczyli w Twinsaniki. Tak więc, no, to są ogólnie ciekawostki odnośnie tego, Mega Mix Mani, które znalazłem, bo tylko są trzy. Chyba, że jest ich więcej, ale Wikipedia ich nie dodała, bo to też jest możliwe. Biorąc pod uwagę, że często takie Wikipedie działają z opóźnieniem. Nie chcę się powtarzać, nie wiem, czy ja ten temat poruszałem, ale skończyliśmy sobie teraz drugi już, że tak powiem, wyścig w Mega Mix Mani na CTR Token. I teraz moje pytanie jest, ze wszystkich kolorów z tej gry, w sensie, wiecie, chodzi mi o czerwony, niebieski, żółty, purpurowy i zielony, z tych właśnie oto pięciu kolorów, jakie mamy, jeżeli chodzi o CTR token, który kolor pasowałby do tej oto trasy, czyli czy czerwony, czy zielony, czy niebieski, czy żółty, czy purpurowy? Chcę, żebyście napisali w komentarzach. I żeby nie było, że tutaj ktoś mi powie, że o, brązowy by tutaj pasował ze względu na, nie wiem, rdze czy coś. Tutaj chcę, żebyście wytężyli, że tak powiem, wytężyli mózgownicę. Przez chwilę chciałem powiedzieć kreatywność, więc dlatego się poprawiłem. Chcę, żebyście wytężyli mózgownicę i żebyście napisali, czy według was pasowałby tutaj czerwony token, zielony, niebieski czy żółty, bo w sumie purpurowe to są te z kryształami. A my zatem idziemy do głównego menu i ustawiamy już na hard. Okej, ostatni poziom trudności, jeżeli chodzi o CTR token. I teraz, no już nie mamy więcej kartów, więc musimy cofnąć się do tego oto tutaj karcika i zmienimy sobie znowu na te oto, że tak powiem, felgi oraz kolor. No mogę już dać ostatni, dlatego że to już będą cztery kolory, a jako że Ring Rally też się liczy jako, wiecie, osobny kolor do tego auta, więc mamy już wszystkie kolory pokazane, które obecnie mam. Dobra, bez zbędnego przedłużenia, widzimy się na torze. To już widzieliśmy. I lecimy z koksem. Wow, teraz, o kurde, biały Rillaru tutaj wkroczył na rejon. No to teraz się będę obawiał tego białego Rillaru, no bo wiecie, biały Rillaru będzie roznosił śnieg. A jak wiemy, pomimo że zima jeszcze jest. O, w ogóle taka ciekawostka teraz z mojego życia. Nie wiem, czy wiecie, ale u mnie do teraz kurde śnieg nie spadł. U mnie co jedynie był na chwilę w grudniu. Chociaż to był bardziej taki szron, w sensie wiecie, chodzi o lód bardziej. Taki lód był niż śnieg. No ale na chwilę spadł w grudniu. I od tamtego momentu w ogóle śniegu nie ma, nie? A tu przecież zaraz luty jest, bo w momencie, kiedy ja to nagrywam, to jest 29 stycznia. Wy to pewnie będziecie widzieli planowo, bo planuję tak zrobić, tego, 31 stycznia. Tak myślę w sumie. No cóż, wiem, że tutaj będę musiał uważać, dlatego że no jestem już siódmy. Więc tutaj teraz trzeba będzie mega, ale to mega skupić się na tym wyścigu. Ale ogólnie jest jeszcze jedna ciekawostka, o której nie wspomniałem, ale jest ona związana z title screenem. Dawid mi oczywiście też o tym napisał, pamiętam w sekcji komentarzy, ale mimo co o tym wspomnę. Więc jak widzicie, został zmieniony title screen. Wcześniej Crash trzymał bodajże właśnie standardowo puchar, a teraz trzyma zupełnie jakąś statuetkę. Jest to nawiązanie do tego, że Crash w 2019 roku wygrał nagrodę na The Game Awards, jeżeli chodzi o najlepsze wyścigówki. W sensie o tematykę najlepszych wyścigówek, to Crash właśnie wygrał nagrodę. Co jest bardzo, moim zdaniem, mega fajne i bardzo wielkie chapeau dla twórców za to, że udało im się, że tak powiem, tak pociągnąć z tym CTR-em. Chociaż powiem szczerze, że się nastawiałem na to, że Crash wygra, dlatego że Crash chcąc nie chcąc ma o wiele, wiele, wiele więcej content niż taki Mario Kart 8 czy chociażby, nie wiem, Team Sonic Racing, który najczęściej jest pomijany.
Chyba już wiadomo z jakiej przyczyny. Dobra, jestem pierwszy. A z jakiej przyczyny Team Sonic Racing jest pomijany? Dlatego, że jest nudną grą. I to nie tylko ja tak uważam. Wow! Ty, udało mi się, ja pierniczę! O kurde, o mały włos, abym przegrał, nie? To jest jakiś historyczny moment, bo za pierwszym razem udało mi się wszystkie CTR token zrobić, bez żadnego powtarzania. Wow! Jestem z siebie zadowolony, powiem szczerze. No ale dobra, jeszcze raz przypominając o tej ciekawostce, o której powiedziałem, bo mogłem to zbyt chaotycznie wytłumaczyć w trakcie wyścigu, więc... Title screen, który widzieliście, gdzie Crash trzymał tą taką srebrną statuetkę, jest to nawiązanie do tego, że w 2019 roku Crash wygrał nagrodę na The Game Awards pod tytułem, że jest najlepszą grą wyścigową chyba ogólnie, że jest najlepszą grą wyścigową. Tak więc to jest taka ciekawostka, o której wspomniałem teraz i... Okej! CTR Challenge zaliczony, więc czas na Relic Race. I teraz Relic Race będziemy robili na wszystkich poziomach trudności. Jestem ciekaw, kiedy będzie wpadnie mi tutaj platynka, w sensie platynowy relik. I dobra, tutaj nie będę zmieniał już koloru ani nic, po prostu zostawiam to tak jak widzicie i będziemy właśnie te trzy wyścigi jechali w tym oto... jeżeli chodzi w tych oto kolorach samochodu i w tych oto felgach. Tak więc ruszamy. No i dobra, rozpoczynamy oto wyścig. Ale wiecie co? Słuchajcie się teraz w soundtrack, ja się na razie wyciszę. Mega fajny soundtrack, mega mi się on podoba, naprawdę cud malina. Wiem, że powinno się mówić miód malina, jak to ten, jak to w Disco Polo było tym, o tytule. Ale stwierdziłem, że ja sobie powiem cud malina, bo mogę, mam do tego święte prawo. No, tak więc yo. Kurde, fajnie byłoby, jakby któryś z moich znajomych miał PS4 i w sumie by do mnie przyszedł i byśmy sobie pograli tak razem na tej trasie. Naprawdę mega fajna sprawa. Bo ta trasa jest mega dobra. Serio, uważam, że Binox... Dobra robota. Naprawdę, dobra robota. Kurde, ale wiecie co sobie jeszcze wyobrażam? Jakby Binox zrobiło, powiedzmy, aktualizację z Adventure Mode i dodałoby jakiś kolejny, nie wiem, świat do rozgrywki. To by było naprawdę mega fajne. I na przykład by zaimplementowali te poziomy, które teraz widzimy. Te, wiecie, z Grand Prix na przykład. Gdzie można byłoby tam normalnie robić CTR Challenge, Relic i na przykład puchary normalnie. I zrobiliby przykładowo takiego, nie wiem, bossa, który by tam występował. W sensie, wiecie, bossa, który byłby bossem tego oto, nie wiem, świata. Jak na przykład Reaperu był dla pierwszej wyspy, dla Insanity Beach bossem. Tak na przykład ta postać, nie wiem, byłaby właśnie bossem dla tego oto świata. Gdzie byłyby te wszystkie, nie wiem, poziomy z Grand Prix. To by było naprawdę mega fajne. Dobra, jednej skrzynki brakuje. A, ona jest tutaj, dobra. Czyli na to wygląda, że nie było, że tak powiem, tej.
nie była na tym skrócie tym, który ciężko mi jest, że tak powiem, wykonać żadnej skrzynki. I to jest fajne. I proszę bardzo, platynowy relikt. Minuta 37. No, powiem szczerze, że gdyby nie to, że miałem minutę 46 i odjęto mi 10 sekund, to już bym nie miał platynki. Ale całe szczęście, udało się. Dzisiaj chyba los się do mnie uśmiechnął. Dobra, czas zmienić poziom trudności. Medium, medium, oczywiście, że medium. Dobra, to widzimy się teraz na torze. To już widzieliśmy sobie. Minuta, o kurde, tutaj teraz minuta 27. Czyli 10 sekund mniej. O kurde. To domyślam się, że na hardzie będzie tyle samo, jak nie jeszcze mniej. No ale dobra, to daje mi tylko pretekst do tego, żebym się spiął i tutaj mega skupił na tej trasie, żeby nie popełniać naprawdę takich mega, mega prostych błędów. Co mam na myśli przez proste błędy? Mam na myśli to, że na przykład bym spadł tutaj teraz przez własną głupotę. I tak, zanim ktokolwiek zacznie się czepiać o to, że powinno się powiedzieć przez głupotę, a nie przez własną głupotę, moi drodzy, tak się generalnie mówi. Bo jakbym powiedział na głupotę, to zaraz byłyby, wiecie, takie spekulacje, o czyją głupotę chodzi. Bo równie dobrze mogę zwalić na grę, jak to na przykład robi słynny youtuber za granicą, a raczej streamer, który jest streamerem na Twitchu, ale jest dosyć popularny i prawdopodobnie kiedyś na jego temat się wypowiem na swoim kanale. Tak zwany DSP, bo DSP jest między innymi taką osobą, która gdyby przykładowo spadła, to by zaraz zaczęła wyzywać grę, mówiąc, że gra jest słabo zoptymalizowana albo jest chujowa, dlatego że on sobie nie może poradzić, bo nie potrafi na czas idealnie wcisnąć przycisku, debil. I idiota swoją drogą. No serio, ten koleś to jest kopalnia kontentu. Jeżeli lubicie oglądać debili, którzy wydzierają się co dwie sekundy na grę, albo ryczą, albo nie wiem, pokazują swój bardzo niski poziom intelektualny, no to DSP jest dla was. Naprawdę, serio. Ten koleś to jest kopalnia kontentu. I w sensie drzeć się, to wiadomo, chodzi mi bardziej o to, że kurde... A, spoko, ominąłem skrzykę, no to fajnie, no to już... No to już, że tak powiem, zdobyłem platynkę na 100%. Ale dobra, nie wszystko jest stracone, może jeszcze mi się uda. Po prostu chodzi mi o to, że to jest koleś, który... Jeżeli... Wiecie, bo... A zaraz wam o tym opowiem. Najpierw się skupię, żeby te skrzynki zdobyć. Chociaż to już mogę sobie podziękować, bo już raczej platyny nie zdobędę. Teraz to już jest bardziej pewne. No, już się nie uda. Dobra, trudno. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jakby ja nie mam nic do tego, jak ktoś się wydziera bądź pokazuje rage, nie? Bo wiadomo, każdy ma swoją cierpliwość i jeżeli ktoś rzuci wiązanką albo się strygeruje, no to ja uważam, że to jest normalne, przynajmniej ja tak uważam. Nie ważę, czy on tam klnie, czy nie klnie, po prostu wkurwi się, zacznie się wydzierać, jest to jak dla mnie jak najbardziej normalne. Ale DSP robi to w taki sposób, że jest to co najmniej nie tyle co wkurwiające, co po prostu jest to mega obrzydliwe. No i nie zapominajmy, że on jest sławny z tego, że walił też konia na streamie. O nie! Teraz właśnie się naraziłem, że będę miał żółty dolarek. O nie! Chryste panie. Wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Że ja dużo na niektórych filmach klnę, a i tak YouTube normalnie mi monetyzuje je. Więc nie wiem, na czym to jakby polega, czy... Jakby od teraz, kiedy powiedział słowo walić konia, to zaraz mi, nie wiem, dadzą żółty dolar. Tak więc no. Tak więc taka beka. Ale jako, że już wy już tą trasę widzieliście, to teraz będziemy się widzieli na samiutkim końcu. Ponieważ nie chcę was zanudzać ciągłym i tym samym wyglądem. Ponieważ tak, no, muszę teraz na nowo pozdobywać wszystko. Tak więc... Dobrze, proszę państwa, udało się, dobrze.
Za trzecim razem, ale się udało. To jest najważniejsze. Nieważne ile, ważne, że się udało. Dobra. To zmieniamy sobie już na harda. Żeby zak... No dobra. Mamy już hard, jak widzieliście przed chwilą. No i cóż. Teraz możemy się widzieć na trasie. To już widzieliśmy sobie. Minuta 27 dalej. Dobra, czyli jednak mamy tutaj dalej ten sam czas, więc jak najbardziej dobrze. I teraz zacznę od tej skrzynki, ponieważ to jest skrzynka, która najbardziej mnie irytuje. Ta jedynka właśnie. Zaraz się pewnie spytacie, ale skąd cię ona może tak irytować? Otóż zawsze o niej zapominam, kiedy mam ją zdobyć. Dlatego wolę ją już teraz zdobyć, żeby nie było potem akcji, że nie zdobędę. Ogólnie małe ogłoszenie parafialne dla fanów crashowych na moim kanale. A raczej dla fanów crasha, no ale ja sobie lubię to mówić w taki oto sposób i tyle. Więc czwarty maraton crasha w tym roku będzie. I to w kwietniu. Dokładnie to 2 kwietnia ruszamy z czwartym maratonem crasha i będzie to Saga Tytanów. Dlaczego nie powiedziałem Saga Tytanów i Mutantów? Dlatego, że więcej jest tytułów z Of the Titans niż Mind Over Mutant. Serio. Naprawdę, mówię teraz bez żadnego tutaj, bez żadnej ściemy. Bo generalnie w tym maratonie sobie ogramy Crash of the Titans na PS2, Nintendo DS oraz Game Boy Advance. Oraz Crash Mind Over Mutant na DS-a i PS2. I to będzie tyle. I w tym roku jeszcze, w wakacje, bodajże w lipcu albo w sierpniu, pojawi się jeszcze 5. maraton Crasha, który będzie już składał się tylko z Crasha and Scientology. I to tyle. I w taki oto sposób w tym roku zakończymy cykl maratonowania. To chciałem powiedzieć, nie maratowania. Maratonowania Crasha. W końcu po 6 latach skończę maraton Crasha, który już się ciągnie właśnie tyle. Bo od 2014 zacząłem maratonować Crasha na kanale. Więc wypadałoby w końcu tę serię skończyć. Chcąc nie chcąc. Będę oczywiście, jakby to powiedzieć, zabierał się... Wiadomo, że będę się zabierał za nowe gry z Crashem, ale już nie będą... Jako maraton, po prostu to już będzie tak, że jak nowa gra z Crashem wyjdzie, to po prostu w dniu premiery pojawi się livestream, a potem let's play. I to tak będzie już sobie szło. Tak więc już niestety maratonu z Crashem nie będzie. Szkoda, bo lubię tą bardzo serię, tym bardziej lubię maratonować tą serię. Ale wiecie, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nie można, że tak powiem, cały czas... non-stop robić jedno i to samo. I tu mi się chyba już nie uda, co nie? O kurde, udało się! Ty, naprawdę, dzisiaj mam jakiegoś farta. To nie jest możliwe. To ja po prostu mam dzisiaj jakiegoś farta. Wow, ale się cieszę, nie? Ogólnie, zanim skończymy sobie jeszcze odcinek, tak się hehe pochwalę. Patrzcie, ile mam łumpa końców, nie? No, trzeba będzie w końcu coś, kurde, kupić, ponieważ... chociaż, wiecie co? Może jeszcze nie będę nic kupował, dlatego że... tak myślę sobie, czy by czasem nie zrobić tak, żeby... uzbierać jak najwięcej kasy, żeby już po prostu wszystko sobie kupić. Ale zanim jednak jeszcze skończymy, jest jeszcze jedna rzecz. Pamiętam, jak Dawid mi jeszcze wspomniał o jednej rzeczy, mianowicie... o tym, że Cheek i Stew mają swoje również legendarne skórki z tego oto sezonu. I teraz każdy może do mnie powiedzieć, no dobra Michał, ale po co ty ciągniesz dalej tego co teraz, skoro już sezon skończyłeś? Otóż, jeszcze nie zdobyliśmy wszystkiego z tego sezonu, ponieważ ci dwaj panowie, którzy byli przed chwilą, w sumie to jeden z nich był przed chwilą, czyli Cheek, teraz jest Stew, będziemy na live'ach teraz skupiali się na tych oto dwóch panach, żeby zdobyć ich legendarne skórki. Dlatego będziemy odblokowywali chociażby sobie ten skin oraz ten skin. I wtedy już będę mógł powiedzieć z ręką na sercu, że już zrobiłem wszystko w tym oto sezonie. Dlatego, że już mam wszystkie skórki dla wszystkich tutaj postaci, które były. Bo jak wiecie,
Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem postaci dostało w tym sezonie skórki legendarne. No i tam nie liczę oczywiście Megamixa, dlatego że to jest nowa postać. Ale 8 tych podstawowych postaci dostało swoje legendarne skórki. No i mam wszystkie skórki dla Megamixa, więc teraz tylko Cheeky Stew i już będzie the end. No dobra, to ja już nie będę przedłużał. Dziękuję za oglądanie tego oto odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnego tego typu filmami. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobał odcinek, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o tym oto sezonie, jak i o tej oto trasie i czy ci się ogólnie podobał odcinek. A my widzimy się w kolejnych odcinkach i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!